Witam Państwa w komentarzu walutowym Bossa FX. Ja nazywam się Konrad Ryszko i pracuję jako analityk walutowy w Mucharskim Boś. Dzisiaj mamy dzień 25 kwietnia, jest godzina 11:10. W związku z tym zapraszam do wyjęcia sytuacji na czterech najciekawszych, czterech głównych parach walutowych, jakie Państwu dzisiaj wybrałem. Tradycyjnie zaczynamy od rynku eurodolara. Rynek eurodolara, tak jak wczoraj sprognozowałem, doszło do pewnej do zwyżki, do impulsu zwyżkowego, który doprowadził do testu zakresu 1,32. Widzimy już tutaj pewną wzrost aktywności podaży w tym zakresie. Również ten opór pokrywał się z tą prospadkową luką BES, która została stworzona na trakcie poniedziałkowej sesji azjatyckiej. No dzisiaj tak naprawdę jako potencjalny zakres tego ruchu zwyżkującego można określić 1,62-30,75. I tutaj tak naprawdę po części się mówi, że za ten ruch odpowiedzialne są dane makroekonomiczne ze gospodarki Stanów Zjednoczonych. Jednak bardziej wydaje się, że tak naprawdę część rynku zaczyna się pozycjonować przed dzisiejszym wystąpieniem Bena Bernanke, tak naprawdę nie tylko Bena Bernanke, ale również prognozami reszty członków Komitetu Otwartego Rynku Amerykańskiego, które poznamy wieczorem. I tutaj powszechnie się oczekuje, że być może padną jakieś słowa, które zasugerują, że możemy zobaczyć to QE3. No, ci z Państwa, którzy czytają nasze komentarze na stronie BossFX, to wiedzą, że my tak naprawdę się nie spodziewamy, żeby QE3 było w tej chwili bardzo prawdopodobne. Niemniej tutaj oczywiście szanse jakieś są i część rynku najpierw będzie chciała na tym zarobić. Drugą ciekawą parą dzisiaj jest para funt-dolar w ujęciu 4-godzinowym. I to, o czym ostatnio mówiliśmy, czyli ten bardzo silny funt po tym, jak ostatnie minuty posiedzenia Banku Anglii pokazały, że to poparcie na luzowanie ilościowe na wyspach maleje. No niemniej tutaj dzisiejsze dane fundamentalne są ewidentnie słabsze, w związku z tym te obawy, te nadzieje tak naprawdę wróciły na realizację tego programu. To widzimy tutaj odzwierciedlenie również na rynku funta tak naprawdę. Tutaj kluczowy jest ten zakres, ta strefa popytu zakres 1,60-70 i tutaj poza tym jeszcze możemy odłożyć tutaj FIBO na wysokości 161,8%, to jest gdzieś tak zakres 1,60-89 tak naprawdę. I tutaj jest ta strefa taka, która będzie pełnić rolę ważnego wsparcia. Jeżeli to wsparcie pęknie, no to najprawdopodobniej zejdziemy gdzieś do zakresu gdzieś tutaj 1,58-84,5, także tutaj zakres spadku jest dość duży, tym bardziej, że tutaj układ wskaźnikowy widzimy, oczywiście to jest jakby krótki time frame, H4 to jeden z krótszych time frame'ów, widzimy tak naprawdę jasny sygnał sprzedaży, czyli histogram poniżej zera, przecięcie średnich MACD, wyjście stochastika ze strefy 80 punktów, podobnie RSI, sygnał sprzedaży, zejście z 70. Idziemy w kierunku dolnych ograniczeń tutaj tych oscylatorów, dlatego raczej sygnał jest dość wyraźny i tak naprawdę jeżeli przekroczymy ten dołek tutaj wyraźnie i ta strefa nie zostanie wybroniona, to będzie również to bardzo silny sygnał dla graczy preferujących strategię typu price action. To dodatkowo może potęgować dynamikę tego ruchu. Kolejna para euro-złoty w ujęciu H4. Ci z Państwa, którzy czytają moje poranne komentarze dotyczące rynku złotego, wiedzą, że zakładałem, że zakres powyżej 4,20-4,21 może przywieźć jakąś lekką korektę na rynku złotego. Tak naprawdę część rynku spodziewała się, że w tym zakresie może być obecny BGK, wzrost aktywności banku centralnego, czy instytucji centralnej. Niemniej tutaj, no cóż, ja nie widziałem żadnych doniesień, żeby BGK zanotował jakąś wzrost aktywności w trakcie wczorajszej sesji, więc zakładamy, że cofnięcie się notowań jest pochodną zachowania eurodolara. I tutaj tak naprawdę dużo to nie zmienia, czyli widzimy, że w ujęciu 4 godzin to może powiększy tą linię, żeby można było lepiej ją widzieć. O, to widzimy dokładną linię trendu wzrostowego i tak naprawdę do momentu, aż nie przekroczymy gdzieś tego zakresu, to tak naprawdę to jest 4,16,5, tak naprawdę to jest cały czas jesteśmy wewnątrz takiej formacji prowzrostowej, czyli to jest taka korekta wewnątrz szerszego schematu, dlatego raczej w średnim terminie można oczekiwać dalszych spadków w cenie złotego.
I czwarta para, którą sobie nie mówiliśmy, czyli para dolar do franka. I tutaj widzimy tak naprawdę trzecie podejście w tej fali wzrostowej, trzecie podejście próbujące naruszyć taką strefę popytu, strefę ważny zakres 0,90, to jest tak naprawdę 0,90,79,8. Tutaj może okrąglając, to będzie 0,90,80. Jest to trzecie podejście, no, które najprawdopodobniej skończy się przebiciem. Widzimy, że ten ruch na euro-dolarze znajduje odzwierciedlenie wzajemnej korelacji na rynku dolar-frank, jak to zwyczajowo bywało. I w tym momencie będziemy testowali tą dolną linię trendu. I raczej zakładałbym, że ta linia będzie chwilowo respektowana. Trzeba pamiętać, że ci z Państwa, którzy słuchali również naszych webinarów poprzednich, to wiedzą, że ten wyjście z tego zakresu pełnego 0,90 zostało zainicjowane najprawdopodobniej przez SNB, dlatego raczej tutaj myślimy, że bank centralny może ponownie spróbować tutaj coś zadziałać na rynku, w konsekwencji podnosząc notowania. No nie, do momentu, kiedy euro dolar rośnie, to raczej nie można spodziewać się zdecydowanego wyjścia w kierunku oporu na poziomie 0,92. Dziękuję za uwagę.